Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jesteśmy w browarze na Jurze w Zawierciu, gdzie będziemy, gdzie będę wam relacjonował ważenie Imperial Red Ale o nazwie Call Me Simon. To jest kolaboracja browaru Pinta. Tutaj ze mną Ziemek Fałat, piwowar. Jest też Grzesiek Zwierzyna. Gdzieś tam na dole jest Marek Semla. Jest Simon. Hi Simon. Hello. How you doing? I będziemy, zaczynamy od zasypania zboża, znaczy ziarna do zacierania. Tutaj mamy już ześrutowane słody. Co tutaj można wam powiedzieć z ciekawostek? Jest oczywiście Pale Ale jako baza, jest słód melanoidynowy, jest słód palony jęczmień do skorygowania barwy. No i jest też słód żytni, który ma dać taką jakby treściwość i taką gładkość temu piwu. No, zaczynamy. No to już się robi. It isn't a dark beer, so we put all malts at one time. Okay. Even the roasted barley, because it's a small quantity of roasted barley, it's not more than 5 kilos. So lovely. So if you're getting into beer, if you're new to beer, all fresh ingredients, beer is good for you. You can see that, look at that, you can have that for your breakfast. Do you feel this smell? Jesteśmy piętro niżej w warzelni. Jak widzicie tutaj ten rękaw, którym to ziarno, które jest wsypywane u góry, jest dostarczane do kadzi zaciernej. Jest bardzo gorąco, jest bardzo parnie, trochę paruje obiektyw, ale myślę, że dobrze widać wszystko, co tutaj się dzieje. Także zaczynamy zacieranie. Dobra, szykujemy się do odważania chmielu od razu na 5 warek, bo piwo, żeby po prostu zapełnić jeden tank fermentacyjny, trzeba uważyć 5 razy na tej warzelni. Warzelnia ma 20 hekto, czy to efektywnie tam jest trochę mniej, a tank fermentacyjny? No 100. 100, no. Natomiast no, ważymy, oczywiście to, miejsce na pianę i tak dalej. Ważymy 17 hekto w każdej warce. No i tutaj w akcji Grzegorz Zwierzyna, Marek Semla, no i oczywiście Simon. Także chłopaki przygotowują chmiel na od razu na 5 warek, czyli... Jak pan pisze? How it smell? Ooh, excellent. Oh yeah. Który very to? Aromatic, very aromatic. What, który what to jest? These? Columbus. Columbus? Yeah, fantastic, very good. Great. This is it? Yes, this is the moment. Condition. The moment, look at this. And be careful for hands. Okay, see? Boiling hot. Fantastic. So tip them in? Yeah. Amarillo, Columbus, and Mosaic. Amarillo, Columbus, and Mosaic hops. Yeah. Going into the brew. Big bag full of them. Fantastic. Jedna zamieszanka? Smells great. Tak, z pół minuty. No, no. So, close the kettle. And fantastic. I'm going to leave this for 30 minutes. 30 minutes? Yes. Seconds. Minutes. It's Whirlpool? Yeah, it's Whirlpool. Okay.
The boiling was stopped. Okay. What is going on, man? What the fuck? Oh, fuck. That smells fucking awesome. We cannot pass. No, no, no way, no way. No? Too bitter. Oh. Smells good. But smells good. But the bitter is it's a complete disaster. Really? It was a joke! Ah. Yeah! It's a great bittering, but I hope it smells good. Smells good, yeah. Texture good. Foam. As in a word without any alcohol. Great. Great. Yeah. Once the yeast in there, it'll send it going again, won't it? It'll be a nice big head. Yeah. Still nice and malty, you still get that wort, don't you? But then that hop character kind of punches through. Yeah. Yeah. You impressed? Glad. Approved. Oh yeah. Fucking hell. Oh yeah. Bitter is strong, but it will come down through the fermentation. Loads probably. Of chocolate. Yeah. Loads of chocolate. And the rye, nice and kind of spicy, mm-hmm. Right? Come on. Very good, but it's too low bitterness. Too low? Are you crazy? You know, in a ready beer there will be no strong bitterness as we have here. Wait a minute. Mm. Wait a minute. Yeah, at the third sip. Yeah. It's bursting the throat. But yeah, I think it's okay. It will be good.